Dzień dobry Państwu z Auli Politechniki Warszawskiej. Wita NAI Warszawa. Jesteśmy już w komplecie. Są z nami pan dr Rafał Brzeski. Witamy serdecznie. Pan znany wszystkim znawca wojny informacyjnej, pan Jan Engelgard, redaktor Myśli Polskiej, który już dzisiaj był naszym gościem o 10:00. Witamy ponownie. I pan Tomasz Banyś, który przed chwilą zakończył prezentację dotyczącą schyłku potęgi NATO i właściwie można powiedzieć jako kontynuację tego wykładu. Zapraszamy wszystkich panów do dyskusji, a dyskusja jest pod hasłem, pod tytułem na jakie sojusze postawić. Ponieważ pan doktor Brzeski nie był tutaj na całym wykładzie, nie był na wykładzie pana Banysia, pan Engelgard był tylko chyba na fragmencie, to proponowałbym, żeby pan Tomasz w kilku dosłownie zdaniach powiedział o tym, jakie są główne tezy obiektywnych obliczeń tego, jak się zmienia potęga poszczególnych państw, a potem zaproszę do dyskusji na temat tego, co my w związku z tym powinniśmy zrobić i na jakie sojusze postawić. Panie Tomaszu, zapraszam. Dzień dobry. W takim razie w nawiązaniu do poprzedniej mojej wypowiedzi, główne tezy, które postawiłem w oparciu właśnie o obliczenia metody docenta Koseckiego, to to, że NATO koło roku 2024, najbardziej prawdopodobne, że koło roku 2024 rozsypie się z uwagi na malejące wpływy anglosasów w tych strukturach. Dla Polski celem strategicznym powinno być wyjście spod hegemonii amerykańskiej i niemieckiej w myśl ideologii nacjokratycznej, czyli suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej dla wszystkich narodów. I tutaj potrzebny jest w celu realizacji tego wyjścia spod tej hegemonii, potrzebny jest silny partner. Do tego nadaje się Rosja, Japonia lub Chiny, natomiast wybór padł na Rosję, ponieważ ten partner nie może być zbyt silny. I właśnie drugi element naszych obliczeń to to, żeby Rosja w sojuszu z Polską nie posiadała hegemonii nad nami, czyli potrzebny jest trzeci człon sojuszu, który będzie sterowniczo wzrastał. Jako taką jedną z propozycji podaliśmy tutaj Turcję, Iran, Unię Euroazjatycką. Dziękuję bardzo. Jestem ciekawy, co na to powie pan doktor Brzeski. Ja zacytuję kogoś innego, inny autorytet, czyli pana George'a Friedmana, który nie tak dawno temu powiedział, że w perspektywie 30 lat pozostaną tylko w zasadzie dwa mocarstwa, a i to osłabione, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny, natomiast Rosja i Niemcy się rozsypią, co sprawia, że nasza jak gdyby pozycja jest silniejsza i powinniśmy zacząć, tak zresztą jak będę mówił wieczorem, tak grać, żeby coś ugrać dla Polski. Friedman nie jest głupim człowiekiem. Friedman jest założycielem Stratforu, czyli think tanku, który jest uważany za zaplecze intelektualne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, a wobec tego można sądzić, że jego myślenie przesiąknie do myślenia establishmentu wojskowego Stanów Zjednoczonych. A jeżeli tak, no to będzie ten establishment postępował tak jak w tej chwili postępuje, to znaczy inaczej, w tej chwili postępuje nieco zbieżnie, a nawet mocno zbieżnie z polityką obecnego prezydenta Trumpa, natomiast jeszcze w czasach prezydenta Obamy establishment wojskowy postępował zupełnie odmiennie. To znaczy widział przede wszystkim w Polsce sojusznika dla celów strategicznych, a mianowicie widział w Polsce i postanowił i wbrew
Białemu Domowi wzmacniał Polskę militarnie. W tej chwili jest to zbieżne z Białym Domem, ale dlaczego zbieżne? A mianowicie Polska jest blokadą, głównym takim kamieniem, który blokuje rozwój wielkiej wizji niemiecko-rosyjskiej, czyli Lebensraumu, albo niech ktoś powie inaczej, przestrzeni, od wspólnej przestrzeni, od Władywostoku po Lizbonę. Więc jeżeli my jesteśmy w tej chwili czynnikiem blokującym, a taka przestrzeń, czy w ogóle wizja przestrzeni od Władywostoku po Lizbonę, to jest anihilacja Polski jako suwerennego państwa i mocno, że tak powiem, mocne ograniczenie Polaków jako narodu, bo nikomu nie będą potrzebni, chyba jedynie jako siła robocza, a i to niewykształcona. W związku z czym nasza wizja w tej chwili działań strategicznych powinna być oparta o dwa mocarstwa, które mają pozostać nieosłabione. To znaczy o Chiny i o Stany Zjednoczone. O Stany Zjednoczone jest w tej chwili oparta. O Chiny jeszcze nie jest do końca oparta, ale już się powolutku opiera. W związku z czym dzisiejsza nasza dyskusja na temat Wschodu i Azji powinna być w dużej mierze oparta o możliwości, o perspektywy strategicznego sojuszu z Chinami. I to na razie tyle. Bardzo dziękujemy. Prosimy teraz o zabranie głosu pana Jana Englegarda. Pan Jan już w swoim wykładzie zapowiadał, że powie coś na temat strategii i wschodu, więc słuchamy teraz. Tak, proszę państwa, co prawda się zajmuję bardziej historią niż przyszłością, ale jak widzieliśmy w tym, co mówiłem, przedstawiciele obozu narodowego też snuli różne wizje. Ja myślę, że tutaj z tych dwóch koncepcji, które przedstawiono, żadna może się nie sprawdzić. O tak, ja na przykład jestem bardzo sceptyczny do tego, że ktoś się rozsypie za 15-20 lat. To o tym się mówi już od 200 lat, że ci się już kończą, a tamci się nie kończą i jakoś to wszystko trwa, także ja nie wierzę w ten 2024. Czyli z jednej strony, że NATO się rozsypie nie wiem, i na to miejsce będzie jakaś przestrzeń, w którą ktoś inny wejdzie. Natomiast jestem też jak najdalszy od akceptacji dla koncepcji Friedmana, bo to jest, jak się go czyta, to ja cały czas odnoszę wrażenie, że on nas podjudza. To znaczy, że Polska ma być nie wiem, rolą taką jak Ukraina dzisiaj, tylko że Ukraina okazuje się, że jest za słaba, że trzeba jeszcze dodać do tego podjudzacza antyrosyjskiego oczywiście. To jest od XIX wieku stara polityka, która Zachodu, czyli czy może różnych ośrodków, przypomnę powstanie listopadowe czy styczniowe, jako dywersja przeciwko Rosji z wykorzystaniem Polski dla jakichś celów jakby niezgodnych z naszymi, więc jakby drugi raz nie można się na to nabierać. Poza tym to jest w takiej otoczce, że czeka nas wielka mocarstwowa przyszłość. To jeszcze jak się ogląda w tej chwili te wspomnienia jagiellońskiej potęgi i tak dalej, to takie, żeby tu Polacy nabrali takiej ochoty, wigoru do odtworzenia tejże potęgi, ale powiedzmy sobie szczerze, na tej wielkiej szachownicy będziemy pionkiem. Jakie są cele Stratfordu, no to można się domyślać i byłbym tutaj bardzo ostrożny. W związku z tym co? Była stara koncepcja, którą myślę, że można wrócić, to znaczy Polska jako łącznik wschodu i zachodu, a nie jako bufor, czy w jedną, czy w drugą stronę, bo to bufor źle zawsze kończy, proszę państwa. Jeżeli mamy dzisiaj te Chiny, co do których chyba wszyscy się zgadzamy, to jest ten mianownik, która teraz rzuciła hasło, nie wiem, jedwabny szlak i tak dalej, no to nie da się tego zrobić bez porozumienia wschodu z zachodem. Polska leży w centrum tego układu, w związku z tym powinniśmy się ustawiać jako łącznik, czyli do wyciągnięcia jak największych korzyści z naszego położenia. Nasze położenie może kiedyś było uznane za
tragiczne, ale w tej chwili można to przekuć w sukces, to znaczy, że nie jest to złe położenie w kontekście tej perspektywicznej współpracy. Ale żeby do tego dojść, to trzeba jakby odrzucić tę koncepcję państwa buforowego, tarana rozbijającego i tak dalej. Proszę Państwa, tu jest problem Niemiec, bo tutaj w Pana koncepcji było, że Niemcy rozsypią się też, tak? Niemcy, Unia Europejska. W koncepcji ruchu narodowego, jak wiadomo, Niemcy zawsze były no, tym potencjalnym zagrożeniem. Natomiast myślę, że w tej chwili sytuacja może być inna, bo jeżeli będziemy szukać styczności wschodu z zachodem, no to bez Niemiec się nie da. Jest pytanie oczywiście, jakie Niemcy, co my powinniśmy ugrać i tak dalej. Na pewno zagrożenie ze strony dzisiejszego Zachodu jest innego typu, jest takie, no nazwijmy, cywilizacyjne, czyli całkowita degrengolada ideologiczna, nie wiem, Eurabia, o tym się mówi, to jest w tej chwili zagrożenie, a nie w starym stylu. Więc tych pytań jest dużo, ja bym był sceptyczny co do takich właśnie kategorycznych sądów na temat, że tam za 20 lat ktoś się rozsypie, bo z reguły tego potem to nie następuje, czyli że układ sił myślę, że w roku 2024 będzie mniej więcej tak samo. Myślę, że dla Polski najważniejsze jest zaprzestanie konfrontacji amerykańsko-rosyjskiej. Bo na tym my potencjalnie możemy najwięcej stracić, łącznie z tak zwaną gorącą fazą konfliktu, czyli z wojną. No, o tym się nie mówi głośno, ale niestety takie niebezpieczeństwo istnieje. To jest to, co nam groziło w czasie zimnej wojny. Ja przypomnę, że w czasie zimnej wojny Polska była na celowniku amerykańskich rakiet czy bomb atomowych. Teraz zdaje się opublikowano nawet, jakie cele konkretnie to miały być. Czyli w naszym interesie jest nie zaostrzanie sytuacji międzynarodowej. To, co się stało z prezydentem Trumpem, że on szedł do wyborów z hasłem porozumienia strategicznego z Rosją, a skończyło się tak, jak się skończyło, jest bardzo pouczające i powinno nas raczej tutaj niepokoić, a nie cieszyć. To może na tyle, a potem pewnie się jeszcze rozwinie. Jasne. Bardzo dziękujemy. Pana Tomasza, abym prosił o taki komentarz odnośnie właśnie tego 2024 roku. To znaczy, co, bo to jest taka, tutaj się stała symboliczna data. Co z tych obliczeń właśnie wynika, że co się stanie w tym 2024 roku? To znaczy, po pierwsze odniosę się do tego pytania, ale chciałbym się też odnieść tutaj do tych wypowiedzi, ponieważ no, ja nie jestem tutaj ani filozofiem, znawcą politycznym, natomiast siedzę po prostu głęboko w obliczeniach, więc mogę się odnieść do tego, co tutaj padło na bazie obliczeń. 2024 rok to rok, w którym stronnictwo anglosaskie, czyli tak jak wspomniałem, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Australia przekroczą połowę udziałów sterowniczych NATO, czyli już nie będą takim czynnikiem spajającym ten sojusz. Biorąc pod uwagę, że Niemcy ani Francja nie są zainteresowane byciem pod zwierzchnictwem Stanów Zjednoczonych, taki sojusz będzie się po prostu musiał rozpaść i jest to, tak jak mówię, najbardziej prawdopodobna opcja, natomiast z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Tutaj chciałbym się odnieść do wypowiedzi, które padały. Więc tak, nie znam obliczeń pana Friedmana, więc ciężko mi się do nich odnieść, jeżeli pan Friedman w ogóle coś takiego prowadził, to chętnie się z tym zapoznam, natomiast bez dowodów nie jest to koncepcja naukowa, tylko filozoficzna w rozumieniu cybernetycznym. Natomiast tutaj podałem państwu na swoim wykładzie obliczenia naukowe, więc znaczy obliczenia na bazie wzorca, więc dowód naukowy. I w myśl tych obliczeń faktycznie Rosja i Niemcy spadają, natomiast Stany Zjednoczone tracą sterowniczo trzykrotnie szybciej spadają niż Rosja lub Niemcy, więc w myśl powiedzenia lepiej trzymać z tym, co idzie w górę. Trzymanie się Stanów Zjednoczonych to jest tak, jakby kupować bilet na Titanica, wiedząc wcześniej, że się rozbije.
Zgodzę się z doktorem tutaj Brzeskim, natomiast w kwestii tego, że Niemcy spadają, tak jak wspomniałem, oraz że jest to zagrożenie niemiecko-rosyjskie jest dla nas wyzwaniem, natomiast właśnie na kolejność bym tutaj postawił, bo nie jest to potencjalny sojusz niemiecko-rosyjski, natomiast czy rosyjsko-niemiecki, czy jest to w interesie Rosji, jak tutaj wspominaliśmy w kuluarach, że tak powiem, Rosja może ryzykować bardzo dużo ze strony Chin, gdyby na taki sojusz się pokusiła, natomiast nie przystępując do zbliżenia z Niemcami, będzie miała okazję pokojowo też ekonomicznie wzrastać. Także podsumowanie tutaj wypowiedzi pana doktora Brzeskiego jest takie, faktycznie Chiny będą w oparciu o wyniki naszych badań, Chiny będą mocarstwem numer jeden. Stany Zjednoczone niestety już nie. Dodatkowo tutaj do tego, co mówił pan Jan Engelgard, jeszcze chciałbym się odnieść co do Ukrainy. Faktycznie Ukraina jest obecnie kreowana na sojusznika Polski przeciwko i próba wygrania amerykańskiego przeciwko Rosji, natomiast faktycznie, tak jak tutaj zostało wspomniane, Ukraina jest obecnie za słaba, a więc potrzebny byłby jeszcze jakiś ten dodatkowy człon, czyli koncepcja Międzymorza tutaj, więc uważam, że skoro Stratfor, tak, jeżeli nie przekręciłem, jest think tankiem amerykańskim, no to właśnie taką koncepcję powinien forsować. Bardzo podobało mi się to stwierdzenie właśnie, że porównanie do buforu, tak, i rzeczywiście uważam, że bufor to jest coś, na co nie powinniśmy się godzić, bo może źle skończyć. I ostatnie porównanie i wspomnienie koncepcji jagiellońskiej. Uważam, że kreowanie takich postaw jak właśnie koncepcja jagiellońska jest to pewnego rodzaju próba zamiany w dziedzinie poznania norm poznawczych na normy ideologiczne. Myślenie, że koncepcja jagiellońska przyniesie nam korzyści, które jest w sprzeczności z obliczeniami, jest kreowaniem ideologii teorii poznawczej, a to może być dla nas groźne. Ja tutaj generalnie będę chyba raczej występował z pozycji takiego opiniowania wynikami właśnie tych koncepcji, bo no, tym tutaj dysponuję, tym mogę się z Państwem przede wszystkim podzielić. Ja tutaj się z Panami zgodzę w dwóch kwestiach. Pierwsze, że Polska nie powinna być buforem, tylko łącznikiem. Tyle tylko, że powinna być łącznikiem maksymalnie mocnym. To znaczy, powinniśmy tak grać, żeby ugrać zawsze dla Polski. I z drugą elementem się pańskim tutaj zgodzę, mojego przedmówcy, że koncepcja jagiellońska nie jest najlepszą koncepcją. Jest wręcz szkodliwą koncepcją. Dlaczego? Koncepcja jagiellońska odnosi się do możliwości budowania jakiegoś pewnego rodzaju polskiego imperium i narzucania polskich koncepcji innym państwom i narodom. A tego powinniśmy unikać. Dlatego, że to już nie te czasy, żeby coś narzucać, tylko raczej czasy, żeby współpracować. Natomiast Polska, będąc silną i im będzie silniejsza, tym będzie jej pozycja nie tylko wzrastała, ale będzie miała szersze możliwości przyciągania do siebie innych państw i narodów, to Polska powinna właśnie współpracować na zasadzie wspólnoty interesów, a nie na zasadzie
nie wiem, forsowania jakiejś ideologii, czy tworzenia czegoś pod egidą polską, z polską współpracą. To jak najbardziej. Natomiast niekoniecznie pod polską egidą. Czy z polskim dyktatem, czy z polskim narzucaniem czegokolwiek, komukolwiek. I ta pozycja łącznika, bo myśmy dotychczas byli, jak to się mówiło, sienia z przeciągiem. To znaczy raz ciągnęło w jedną stronę, drugi raz ciągnęło w drugą stronę, a zawsze był przeciąg, czyli zimno. W tej chwili mamy możliwość zostania czymś, co będzie łączyło jedną i drugą stronę i po prostu, nazwijmy to, zarabiać na tranzycie. Zarabiać nie tylko w kategoriach gospodarczych na tranzycie towarów ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, ale zarabiać nawet na tranzycie politycznym i na tranzycie koncepcji, sposobu życia, wartości. I na tym myśmy powinni z tego korzystać. Natomiast bufor to jest co innego niż kamień blokujący. Dlatego, że my blokujemy w tej chwili i dopóki Niemcy będą silne, i tu się znowu zgodzę z koncepcją, że to są Niemcy, które forsują bardziej ten sojusz z Rosją i tą, dlatego użyłem sformułowania Lebensraum, i jej, Niemcom się marzy duumvirat władzy od Władywostoku po Lizbonę, przy czym Rosja ma dać ten odcinek, że tak powiem, azjatycko do granic Polski, a Niemcy mają podać na tacy kraje Unii Europejskiej. Zresztą taki duumvirat jest po części zgodny, a przynajmniej pasujący do sowieckich czasów, kiedy w gabinecie Gromyki, ministra spraw zagranicznych, wisiała mapa tej naszej euroazjatyckiej strony świata, na kto pisze o tym Brzeziński w planie gry, w tej swojej książce, taka trochę dziwna, nie odpowiadająca do końca wymogom kartografii, a mianowicie środkowym punktem na tej mapie była Moskwa, centralnym punktem. I z punktu widzenia Moskwy to rzeczą nielogiczną było, że taki cycek europejski od Łaby wówczas do Atlantyku nie pozostaje pod jej władzą, skoro od Władywostoku do Łaby wszystko pozostaje pod jej władzą. I ta koncepcja Niemiec właśnie, trudno z punktu widzenia Moskwy, będzie duumvirat, będziemy rządzili wspólnie, jest zgodna z tą sowiecką koncepcją. I pamiętajmy, że to jest mniej więcej zgodne z koncepcją carską, czyli to jest odwieczną rosyjską koncepcją, że cała Eurazja powinna być rosyjska. Bo nie jest logiczne, żeby nie była. Natomiast Niemcy chcą wykorzystać swoją przewagę, jak sądzą, technologiczną, finansową, żeby osiągnąć supremację już absolutną w całej Europie, plus rządy podwójne, że tak powiem, wspólne rządy nad Eurazją i z myślą, czy z nadzieją bardziej niż z myślą, że być może uda się Niemcom, wykorzystując właśnie tą przewagę technologiczno-gospodarczą, poszerzać ten swój zakres władzy w ramach tego duumviratu, aż być może po prostu osiągnąć supremację kompletną. Tak się jakoś historycznie składa. No Polska jest zawsze historycznie na drodze stoi tym koncepcji niemieckiej. No i tak się jakoś składa, że ile razy Niemcy z Rosjanami stanęli twarzą w twarz, to dochodziło do konfliktu między obydwoma stronami. Ale ten konflikt się na ogół odbywał z naszą szkodą. W związku z czym blokując to połączenie,
to być może, ja nie twierdzę, że nam się to uda do końca, ale mamy duże szanse, a już byliśmy bardzo blisko, w mojej opinii, do tego, żeby ta koncepcja duumviratu się powiodła. Ta koncepcja duumviratu redukuje automatycznie Stany Zjednoczone do roli mocarstwa regionalnego tylko w Ameryce, za oceanami, z jednej strony za Pacyfikiem, z drugiej strony za Atlantykiem. Więc nikt nie lubi być redukowany, zwłaszcza z pozycji mocarstwa globalnego do pozycji mocarstwa regionalnego. W związku z czym to właśnie Stratford odgrzał koncepcję Międzymorza i bardzo mnie to zastanowiło, dlatego że to mam takie, że tak powiem, wspomnienia prywatne zupełnie. To było mniej więcej 3 lata temu jesienią, tak jak teraz, może chyba w listopadzie. Ja od czasu do czasu prosiłem o jakieś materiały Stratford, dlatego że oni żądają strasznych pieniędzy za swoje opracowania, ale od czasu do czasu mi przysyłali na moją prośbę coś za darmo internetem. W związku z czym mieli mój adres e-mailowy. I ni stąd, ni zowąd nagle dostałem raport odgrzewający koncepcję Międzymorza. Mniej więcej w 3 tygodnie, może w 2 miesiące po takich informacyjnych sygnałach z Moskwy i Berlina, że jest koncepcja duumviratu i tej wspólnej przestrzeni między od Władywostoku po Lizbonę. No to sobie wtedy pomyślałem, to będziecie chyba odgrzewali tą koncepcję, dlatego, bo to jest blokada. No a później już były dalsze elementy wojskowe, wykorzystywanie tych elementów wojskowych, gra już w Polsce, a nasza sytuacja była 3 lata temu bardzo niemiła, bo myśmy mogli zostać oddani już kompletnie pod zarząd niemiecki. I posuwam się nawet do tak drastycznej myśli, że istnieje tajny aneks do porozumienia o Nord Stream 1, który przewiduje rozbiór Polski, bo myśmy byli o krok od rozbioru, moim zdaniem. I moim zdaniem to, co się zdarzyło, to znaczy wybór najpierw prezydenta Dudy, a potem zwycięstwo wyborcze PiSu, to był pewnego rodzaju polskie powstanie. Tyle tylko, że tym razem nie z szablą w garści, a z kartką wyborczą. Dlatego, bo od tego momentu zaczyna się jak gdyby odwrót. Być może ta moja myśl jest za daleko idąca, być może jest zanadto drastyczna, ale tak mi się wydaje. Takie mi się rodzą porównania. Ja nie mam żadnej dowodu żadnego, że taki tajny aneks istnieje, poza znajomością, no, że tak powiem, praktyki zawierania układów. I ktoś zaraz powie, że to jest teoria spiskowa, a istnieje jakaś inne teorie rozwoju państw jak spiskowe? Bo nawet jeżeli nas 3 tutaj postanowi zrobić coś, to zanim to ogłosi, czyli ujawni, no to będzie to o tym rozmawiało. Jeżeli będzie rozmawiało, to już w 3 to zawiążemy spisek na jakiś temat, w jakiejś sprawie. W związku z czym teoria spiskowa jest podstawą rozwoju dzieł i historii. Zresztą popatrzeć na historię, to tak to zawsze jest, że najpierw jest spisek, a potem się to wszystko jakoś tam rozwija i buduje. Ale nawet taka teoria spiskowa tak daleko idąca, ona jest logiczna do pewnego stopnia. No więc jeżeli jest logiczna i jeżeli mamy dowody, że wychodzące coraz bardziej teraz na jaw, że byliśmy przejmowani i to przede wszystkim przez Niemcy, jeżeli mamy dowody do dzisiaj, że w zasadzie linia polityczna Niemiec nie zmieniła się od czasów Bismarcka, bo jakby nie patrzył, to cały czas Berlin ma, właśnie Prusacy, Berlin ma, powinno się powiedzieć raczej polityka Prus, a nie polityka Niemiec, no bo jak długo są Niemcy, no popatrzmy. Niemcy nie są znowu tak długo państwem.
Nawet jeszcze nie mają ile? Od 1871 roku. Czyli znowu ile? 130 lat mniej więcej, no 150 lat powiedzmy. A wcześniej Niemiec nie było. Wcześniej były oddzielne państwa, oddzielne królestwa, oddzielne księstwa, które później zostały przez Bismarcka zresztą w Rzeszę zrzeszone, a później po prostu zbudowano na podstawie Prus i przewagi Prus nad resztą elementów niemieckich, po prostu zbudowano, ogłoszono Niemcy, Cesarstwo Niemieckie. Więc w tej chwili zresztą i to powinniśmy wygrać. To powinniśmy wygrać, albowiem w tej chwili są duże tendencje w Niemczech odśrodkowe. Co trzeci Bawar chce niezależnej Bawarii. Pięć kolejnych landów, co piąty mieszkaniec chce, żeby ten jego land był niezależny. Wobec tego tam są rozłamowe tendencje bardzo silne. Więc i to myśmy powinni wygrać. Tak jak Bolesław Chrobry wygrywał, tak myśmy powinni teraz wygrywać też. Nie potrafię powiedzieć jak. Nigdy się nie zastanawiałem, prawdę powiedziawszy. Tyle tylko, że to jest zadanie do wykonania. Bo jeżeli chcemy osłabić tego naszego sąsiada, który nie oszukujmy się, był, jest i będzie agresywny, tak długo jak będzie silny w stosunku do nas. W związku z czym mamy drugiego sąsiada, który no na szczęście my mamy bufor jeszcze trochę w postaci Białorusi i Ukrainy, nie wiadomo jak długo, ale też w drugą stronę powinniśmy zacząć się zastanawiać, co można tam różnymi metodami osłabić. Bo to jest, chcemy być tutaj w tym miejscu i chcemy być łącznikiem między dalszymi elementami, bo Chiny są dalszym elementem dystansowo. A Zachodem, szeroko pojętym, no to musimy jednak tego jednego po drodze osłabić. Będziemy zresztą, będę o tym trochę mówił, o różnych takich elementach już tam po południu. I moje rozważania mogą być trafne, mogą być absolutnie błędne, ale no tak mi się jakoś lęgnie w głowie, że to są nasze konieczności, my to musimy robić. Chyba, że zdecydujemy, że nam się nie chce być niezależnym narodem i to wszystko jedno komu będziemy chcieli się podporządkować. Bo odnosząc się do obu moich sąsiadów tutaj, Stany Zjednoczone, jeżeli będą osłabiane, osłabiały się nawet w gruncie rzeczy, albo będą osłabiane przez inne czynniki, to wtedy my też istnieje niebezpieczeństwo, że zostaniemy na lodzie. Inaczej, bez, albo ze słabymi sojusznikami, albo zostaniemy rzeczywiście w charakterze pionka rozegrani. Ale nie powinniśmy się oglądać za sojusznikami. Dobrze jest mieć sojuszników, ale nie to myśmy powinni sobie ich dobierać i to myśmy powinni tak grać, żeby być ich cennym sojusznikiem, a nie odwrotnie. Myślę, że już zakończymy. Proszę Państwa, tutaj pan doktor mówił tak, z jednej strony Polska ma być, zgodziliśmy się, ma być łącznikiem, zarabiać na tranzycie, no i w ogóle takim czynnikiem stabilizującym, a potem w koncepcji mówi tak, grać na rozbicie Niemiec i coś z tą Rosją też negatywnie, czyli właśnie dwóch największych sąsiadów mamy zantagonizować. Zresztą obecny, mówi się, że obecny rząd też taką politykę. Proszę Państwa, to się nazywało w historii teoria dwóch wrogów, która zawsze fatalnie kończyła. Znaczy, żeby uniknąć tej katastrofy, to albo trzeba było wybrać jednego przeciwko drugiemu, albo dogadać, ułożyć sobie stosunki z dwoma sąsiadami, bowiem nawet politycy typu Skiwski czy Studnicki potem doszli do wniosku, że nie zmienimy położenia między Niemcami a Rosją i tu trzeba znaleźć rozwiązanie polskiego dylematu geopolitycznego. Ameryka jest daleko, Chiny są daleko. W związku z tym pana teoria jest teorią wiecznego konfliktu i narażania Polski po prostu na rzeczy, które mogą być straszne.
To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli zgodziliśmy się co do tego, że Chiny są jakimś partnerem, ale proszę pana, Chiny nigdy nie zdecydują się na jakikolwiek rozgrywkę przeciwko Rosji. To jest blok mocarstw eurazjatyckich, dla których Stany Zjednoczone są wrogiem numer jeden. W związku z tym takie teorie, ja tu mówiłem w swoim wykładzie, że zawsze były, że tam Chińczycy do Bogu dojdą, na wspólna granica na tym, to są bzdury. I wiadomo, że Chiny kierują się swoją racją stanu i dla nich Rosja jest strategicznym partnerem i będzie. Dlatego, że cywilizacyjnym wyzwaniem dla Chin są Stany Zjednoczone, a nie Rosja. W związku z tym, poza tym trzecia sprawa, Nord Stream. No ale kto ten Nord Stream stworzył? Polskie odmowy budowy gazociągów przez nasze terytorium. Czyli jeżeli pan mówi, że tranzyt powinien być naszą racją stanu, a wszystkie propozycje budowy drugiej nitki Jamału i tak były odrzucane, no to powstał Nord Stream. Takie są konsekwencje polityki polskiej. Ja kiedyś pisałem, że gazociąg północny imienia wicepremiera Steinhoffa, bo on odrzucał te propozycje, twierdząc, że to jest zagrożenie. No to w tej chwili oni zbudowali to, omijając terytorium Polski i już nie mówiąc o Ukrainie. Wreszcie koncepcja Europy od Lizbony do Władywostoku. To nie Europy. Europy, czy Eurazji. To była koncepcja de Gaulle'a. To, że dzisiaj się wraca, ale dzisiaj ta sprawa nie stoi na porządku dnia, dlatego że Niemcy w tej chwili realizują politykę antyrosyjską. Więc jeżeli się mówi tutaj ciągle o jakichś tam zagrożeniach typu Ribbentrop-Mołotow, to są porównania historyczne, które nie muszą oznaczać, nie wiem, powtórki historii w 100% tak jak była. Dzisiaj Ameryka całkowicie steruje polityką niemiecką i takie są realia, no i tu niczego się nie zmienia. Natomiast sama koncepcja była koncepcją francuską. De Gaulle'a, który chciał się wyzwolić spod kurateli amerykańskiej, jak wiadomo, częściowo mu się udało, częściowo nie, ale nie była to jakby koncepcja rosyjska. To, że Putin do tego wrócił w takim słynnym przemówieniu w Bundestagu, ale to było już dawno, to jest inna rzecz. Natomiast oczywiście to jest kwestia tego, jak to miałoby wyglądać, bo niewątpliwie jest to jakaś koncepcja, która by porządkowała sytuację i jakby Polska się w tym znalazła, na to jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Natomiast na koniec bym powiedział w ten sposób. Nasze położenie geopolityczne jest stałe, to znaczy sąsiadami są Niemcy i Rosja i w naszym interesie nie jest po pierwsze teoria dwóch wrogów, czyli walka na dwa fronty, a raczej poszukiwanie rozwiązania, które by maksymalnie zabezpieczało interesy Polski, ale jednocześnie nie narażało nas na, nie wiem, bycie państwem frontowym. Ku czemu zmierza? I my tego nie widzimy. Widzimy dwie polityki w Europie Środkowej. Czechy, Węgry, Słowacja i Polska i kraje bałtyckie. Diametralnie dwie różne koncepcje w podejściu do... Dlaczego nie realizujemy koncepcji węgierskiej? Oto jest pytanie. Myślę, żebym pana Rafała Brzeskiego poprosił na gorąco ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. Przepraszam, no, panie Tomaszu, za chwilę. Poprosimy. To jest bardzo trudno, proszę pana, twierdzić i, że tak powiem, to, co pan zarzuca, że teoria dwóch wrogów, że kampania przeciwko obu sąsiadom, a pan sobie wyobraża, że ci dwaj sąsiedzi, że my z nimi będziemy w dobrych układach? Tak. No jak, to proszę mi wyjaśnić, jak my mamy być w dobrych układach z Niemcami? No przepraszam. Poza tym, że możemy być bardzo spolegliwi i dać się zniewolić. Jak pan sobie wyobraża dobre układy z Moskwą? No przecież to od wieków jeden i drugi kraj... Czas historyczny argument. Ale proszę pana, nie ma. Kraje się i narody nie zmieniają. No, no nie oszukujmy się. No. Przepraszam bardzo. No. To jest... Od Fryderyka Wielkiego wiadomo, jaka jest polityka Prus. Dobry obywatel płaci podatki, tuli mordę i maszeruje. I zmieniło się coś? Nie. Jaka jest polityka Rosji? Od wszystko jedno, carskiej, sowieckiej, putinowskiej. Tam, gdzie dotarł żołnierz rosyjski, tam jest Rosja. No to zachodnich kolegów zawsze im tłumaczę, pamiętajcie, zapamiętajcie paradę
wojsk rosyjskich w Paryżu. Byli, prawda? Paradowali po zwycięstwie nad Napoleonem. W związku z czym byli tam, w związku z czym Paryż też powinien być rosyjski. Proszę pana, miejsca nie zmienimy. Pozycja tego, że my mamy się układać, moim zdaniem, z którymkolwiek z sąsiadów, jest mrzonką. Bo jeżeli nawet, no to z jednym się ułożymy, co przeciwko drugiemu, bo to od razu jest automatyzm. To nie jest dobrze. Trzeba przyjąć, no, że niestety mamy dwóch przeciwników. Tego się nie zmieni. Historycznie tak było i będzie. W związku z czym jedyne, co my możemy robić, to grać między tymi dwoma i budując swoją własną potęgę. I na tym inaczej, potęgę, bo to za duże słowo do powiedzenia, ale być tak mocnym, żeby próba zjedzenia Polski zakończyła się udławieniem, a przynajmniej bardzo poważnymi schorzeniami, bo to wtedy przestanie się opłacać. Czy musimy grać tak, żeby likwidacja Polski nie była opłacalna. Po prostu. I wtedy być może będziemy mogli rzeczywiście, to co pan mówi, jakoś układać się równocześnie z dwoma. Ale dopóki my nie będziemy łatwym do zjedzenia kąskiem, wszystko jedno, czy dla tych z lewa, czy dla tych z prawa, to będziemy przegrywać. No, nas po prostu zjedzą na spółkę albo osobno, no, ale nas zjedzą. My musimy być niestrawni. Po prostu. No bo inaczej innego wyjścia nie mamy. Pana Tomasza bym poprosił jeszcze... Nie, ja tylko w ramach dygresji. No proszę państwa, można oczywiście historię traktować jako punkt wyjścia do analizy współczesności, no ale nie w ten sposób. No. Pan tu o Paryżu mówił, no ale to była wojna ogólnoeuropejska, gdzie cała Europa była przeciwko Napoleonowi i Rosja była w koalicji prawie z wszystkimi państwami, łącznie z Anglią, która chyba jest dla pana jakimś wzorcem. I jak Aleksander wkroczył do Paryża, to mieszkańcy krzyczeli, dlaczego tak późno. Więc nie było to żaden, poza tym zaraz się wycofali, więc nie mówmy tutaj o tym przykładzie, że do Paryża doszli. No niektórzy do Moskwy doszli, no i co z tego. Natomiast grajmy między dwoma. No to w okresie sanacji była polityka gry równej dystansu, jeżeli już historycznych argumentów używać, skończyła się tak, jak skończyła. Kiedy Piłsudskiego spytano, a co będzie, jak Rosja z Niemcami się dogada, on mówi, no to nie pozostanie nam nic innego, jak bronić się na Placu Saskim szablami. No oczywiście ta odpowiedź świadczyła o tym, że do czego może to doprowadzić, ale ja jestem ostrożny w tych dywagacjach historycznych. Dzisiaj jest inna sytuacja. Pan tu ciągle... Proszę pana, wszystko jest inne. Po pierwsze, wojna przestała być narzędziem polityki w ten sposób, którą pan mówi, że tam żołnierz jakiś dojdzie i tak dalej. Dzisiaj politykę się innymi metodami robi i tak dalej. Poza tym nikt nas nie chce zjeść. Proszę pana, nie jesteśmy aż takim kąskiem, żeby tu wszyscy tylko czekali, że się budzi Putin i myśli, jak rozebrać Polskę. Jakieś gadanie o rozbiorach Polski, przecież to jest anachronizm. Proszę, znaczy będziemy się kłócić, ale nie ma sensu. Więc tak, no, w nawiązaniu tutaj do dyskusji, która się wywiązała, mówiliśmy, znaczy było mówione o tym, że mamy z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosję, natomiast nie było nic wspomnianego o Anglii. Ja bym tutaj zacytował z książki Tajemnice mafii politycznych Józefa Kosseckiego na stronie 174 taki akapit. A więc sojusz ze Związkiem Radzieckim, ani też sojusz Polski z Niemcami nie był korzystny z punktu widzenia polityki angielskiej. Pozostawała więc tylko jedna ewentualność załatwienia sprawy polskiej zgodnie z polityką angielską. Osłabienie Polski, a potem jej likwidacja, po której prędzej czy później musiało dojść do ataku Hitlera na Związek Radziecki. Ten fragment bym tutaj przytoczył jako po prostu naukę, na której powinniśmy bazować z wydarzeń historycznych, czyli polityka angielska już wiadomo teraz nie jest suwerenna, stała się bardziej polityką amerykańską, natomiast wciąż jest to polityka anglosaska. Druga rzecz,
Zgadzam się tutaj z doktorem Brzeskim, że Niemcy są dla nas największym zagrożeniem w tym momencie. To zresztą pokazywałem tutaj w analizie, że jednym ze sposobów osiągnięcia celów strategicznych Niemiec jest odzyskanie części terytoriów, które zostały przywrócone Polsce po roku 45, ale mówimy tu też na przykład o Czechach, więc na chwilę obecną Stany Zjednoczone, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, powiedziałbym tak, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi na chwilę obecną przeciwko Niemcom jest jak najbardziej wskazany, natomiast docelowo należy, uważam, na bazie tych obliczeń, które tutaj pokazałem, przejść wkrótce na sojusz polsko-rosyjski i przede wszystkim nawiązałbym do też cytatu z Churchilla, jeżeli dobrze pamiętam, tylko taka parafraza, że Polska nie ma wspólnych interesów, znaczy Polska nie ma wspólnych wrogów, stałych wrogów, ani stałych przeciwników, ma tylko stałe interesy, swoje interesy, więc należy wyciągać naukę z przeszłości, z historii, ale bazować na wiedzy, którą daje nam tutaj cybernetyka, żeby budować przyszłość z wyprzedzeniem. Do czego się jeszcze tutaj odniosę, że Chiny nie zdecydują się na konflikt z Rosją, tutaj wspomniał pan Jan Engelgard. Byłoby to nie w interesie przede wszystkim Chin. Chiny mają dwukrotną przewagę nad Rosją, więc niejako trzymają tą Rosję w ryzach. Stąd pewnie taka stoicka cierpliwość na prowokacje ze strony polskich organizacji narodowych, czy narodowych, czy narodawawych, typu niszczenie pomników żołnierzy radzieckich, pohukiwanie szabelką. Tutaj no, z tego punktu widzenia muszę stwierdzić, że pan Putin jest dosyć cierpliwy i to by poniekąd pokazywało przechodzenie tej cywilizacji, tego systemu sterowania w Rosji w stronę stacjonarnego bardziej. Z drugiej strony asymilacja terenów turańskich Rosji stworzyłaby mieszankę cywilizacyjną w Chinach, więc byłoby to maksymalnie niekorzystne z punktu widzenia chińskiego, bo w myśl twierdzenia sformułowanego przez Feliksa Konecznego, jeżeli się nie mylę, to mieszanka cywilizacyjna po prostu wcześniej czy później musi wybuchnąć. Były też stwierdzenia tutaj od pana doktora Brzeskiego, jak sobie możemy wyobrazić dobry sojusz, czy tam dobre stosunki z Niemcami i z Rosją. Uważam, że z Niemcami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, natomiast z Rosją jak najbardziej, z uwagi na to otoczenie geostrategiczne, które się pojawia, czyli to, że Chiny mają trzymają w ryzach Rosję i Chiny rosną, Rosja słabnie sterowniczo, natomiast w przypadku Niemiec, Niemcy spadają sterowniczo, ale Stany Zjednoczone spadają jeszcze mocniej, więc po prostu Niemcy zrywają się ze smyczy amerykańskiej i stąd pewnie czujemy gdzieś tam intuicyjnie, że to zagrożenie ze strony niemieckiej jest dużo silniejsze. Ja tutaj gdzieś miałem dane pokazujące tendencje, jakie Niemcy tutaj w Europie, znaczy w Polsce, w zachodnich województwach przejawiają. Od roku 2010 do 2017, to są dane za wrzesień, dostało zgodę na osiedlenie na zachodnich terenach Polski tyle osób właśnie narodowości niemieckiej, że obecnie w województwie zachodniopomorskim samych tych osób przybyłych od 2010 do 2017 roku jest prawie 3% liczności całego województwa. Na to nakłada się też imigracja głównie ukraińska, bo to wiadomo ekonomiczne przyczyny, natomiast no, Niemcy bardzo chętnie osiedlają się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, w dolnośląskim trochę mniej. No i konkluzja, analiza tu i teraz. Historia tak,
nauka z historii oczywiście, bazowanie na danych, na ideologii i na ideologii przede wszystkim nacjokratycznej, czyli idea nacjokratyzmu jest generalnie sprzeczna z koncepcją imperialistyczną Polski Jagiellońskiej, bo każdy imperializm jest wypaczeniem nacjonalizmu i no, co do tego tutaj się zgadzam. Bardzo dziękujemy. Ja może poproszę teraz o takie podsumowujące tą dyskusję ze strony panów głosy. Jak rozumiem, tutaj do jakiegoś tak zwanego kompromisu to ciężko by było dojść. Natomiast to, co ja ze swojej strony chciałbym usłyszeć, to jakieś konkrety. To znaczy, jeżeli panowie mówicie o wariantach, to znaczy, co konkretnie można by było, nie wiem, zrobić, zaproponować, jak w myśl waszej koncepcji konkretnie powinniśmy się jako kraj zachować, na jakie projekty postawić, no właśnie, coś bardziej konkretnie może na koniec. To może krótko, bo aż się każdy z nas już powiedział. Ja uważam, że oczywiście zgadzamy się, że państwo polskie powinno być silne, prowadzić politykę zgodną z interesami narodowymi, gorzej z tą definicją, co jest tym interesem. Ale ja się opowiadam za taką polityką deeskalacji napięć wokół Polski, czyli nie ulegania jakimś właśnie teoriom typu właśnie Friedman, który jest ideologiczną teorią, że bardziej bym zbliżony był do tego, co pan mówił, aczkolwiek nie chcę mi się tam wierzyć, że to tak szybko pójdzie. Być może to jest proces, to się zgadzam, że to co jest w tych wyliczeniach, to jest to pewien proces, ale my powinniśmy zachować się spokojnie. Nie antagonizować sąsiadów przede wszystkim, zdając sobie sprawę, że wszystkie te zagrożenia, o których państwo mówią, mogą być uznane za słuszne, ale to trzeba znać też proporcje, że to jest jednak inna epoka. Ja na przykład uważam, że Niemcy nie są dzisiaj pruskie, to są zliberalizowane całkiem. Są już prawie Eurabią. To jest dzisiaj zagrożenie i dlatego ci Niemcy uciekają do Polski, bo się już nie da tam żyć. To jest jakby innego rodzaju problem niż w XIX wieku czy tak dalej. Więc takie może bardzo defensywne z punktu widzenia tych różnych teorii moje stwierdzenia, ale bym wziął za wzór politykę Orbana. Proszę zobaczyć, na wszystkich azymutach stara się zachować jakby równowagę i interes Węgier jest na pierwszym miejscu i nie ulegania różnym wariactwom. A jeżeli tam chodzi o interes węgierski, to też przytupnięcie, ale w stosunku do sąsiadów słabych, na przykład Ukrainy. My na przykład zachowujemy się służalczo wobec Ukrainy, która nie jest żadnym wielkim podmiotem. Ale to już jest jakby temat na inną dyskusję. Moim zdaniem, żeśmy powinni póki co trzymać ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego, bo to jest dla nas sojusznik, na którym możemy skorzystać. Przepraszam. Szukać i rozwijać to, co się nazywało Międzymorzem, a to, co Amerykanie rozwinęli szerzej, bo my mówimy tutaj o Międzymorzu, Trójmorzu, ale zapominamy o, nazwijmy to, północnej flance. Amerykanie ze Stratforu rozszerzyli koncepcję Międzymorza, włączając do niej Szwecję, Finlandię, Norwegię, państwa bałtyckie w dół, Polska dopiero i aż do Turcji i dalej do Gruzji, to jak gdyby ten drugi łuk tej całej, nazwijmy to, bariery blokującej z jednej strony Rosję, raczej blokującej połączenie się Rosji z Niemcami w sensie może nawet i w sensie politycznym. Długo bym jeszcze dyskutował z panem na temat Eurabii, a zwłaszcza tego kalifatu Germania, dlatego, bo nie wiadomo, co z tego będzie i w którą stronę planowano, a w którą stronę to się nie sprawdziło, inaczej poszło bokiem. To jest klęska urodzaju, że tak powiem, z punktu widzenia Berlina. Nie zgadzam się zupełnie z koncepcją, że Niemcy nie są pruskie. Od momentu przeprowadzki z Bonn do Berlina są pruskie z powrotem. Zresztą to groziło i o tym mówiono wcześniej, że nie wolno dopuścić w momencie, kiedy trwała dyskusja na temat zjednoczenia Niemiec. A myśmy powinni póki co
że jak powiem, być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a potem niekoniecznie. Dlatego, bo jeżeli zaczną słabnąć, a ktoś inny się wzmocni, ja na razie nie widzę poza Chinami, może Japonią, ale chyba Japonia raczej nie. Kolejnego kraju, który mógłby być mocarstwem i dla nas dużym sojusznikiem. Chiny na pewno będą dla nas dużym sojusznikiem, bo im jesteśmy potrzebni. Po prostu im jesteśmy potrzebni, a nie odwrotnie. Nam się przydadzą, im jesteśmy potrzebni. Jeszcze przez jakiś czas. O czym wieczorem. Natomiast chciałbym, żeby tak było, jak pan powiedział o rozpadach w 24 roku i żeby ten proces szedł dalej, bo to, czy będzie NATO, czy nie będzie NATO, to będzie co innego, będzie się nazywało, być może będzie nazywało się NATO, ale kto inny będzie tam grał pierwsze skrzypce, czy prawdopodobnie Stany Zjednoczone jeszcze jakiś czas będą grały pierwsze skrzypce, to jest pewne. A czy tam będzie kontyngent portugalski w sile 54 żołnierzy, czy nie będzie gdzieś w jakiejś grupie batalionowej, to naprawdę, bo to jest element polityczny i element wywiadowczy, dlatego bo tych 54 żołnierzy należy traktować jako 54 oficerów operacyjnych służb, bo przy takich małych kontyngentach wszyscy są. Tam nie ma wojskowego na dobrą sprawę od, że tak powiem, ciągnięcia maksima na linię frontu, tylko wszyscy są od zbierania informacji. Ja bym tu podsumował dzisiejszą naszą dyskusję i moje stanowisko na ten temat tym, że należy wyjść od ideologii, czyli nacjokratyzm przede wszystkim, w oparciu o to budować strategię. I według mnie strategia powinna polegać na tym, że w pierwszym rzędzie powinniśmy, tutaj się zgadzam, razem z USA budować, znaczy razem z USA pilnować integralności Polski, czyli wskazanie największego zagrożenia na kierunku niemieckim. W odpowiednim momencie, w myśl filozofii, że nasze interesy pozostają takie same, natomiast sojusze i sympatie nie muszą, w odpowiednim momencie zostawić USA i przejść na sojusz z Rosją, no z uwagi na to, że w inny sposób nie będziemy w stanie wyjść spod hegemonii amerykańskiej. Należy pamiętać o Chinach, mocarstwie numer jeden od 2014 roku. Iran i Turcja wskazują jako przykłady krajów czerpiących korzyści ze współpracy z Chinami, na nich tutaj należy się wzorować. Międzymorze jest obecnie zbyt ryzykowne, ponieważ przy hegemonii amerykańskiej doprowadziłoby do sojuszu Ukrainy i Polski, a Ukraina, posiadając ponad trzykrotną w tym momencie przewagę nad Polską, mogłaby narzucić jej swoje zdanie. I zgadzam się też tutaj w już trochę innej wcześniejszej wypowiedzi, że Niemcy to właściwie Prusy, bo już właściwie Walter Schellenberg we swoich wspomnieniach mówił o tym właśnie, że Geheimestadtpolizei, czyli Gestapo, w zasadzie w Prusach było odrębną jednostką administracyjną, więc ten czas jest za krótki, żeby zatrzeć różnicę pomiędzy Niemcami a Prusami. Bardzo serdecznie dziękujemy panom za dyskusję.